będzie krótko, zwięźle i bezboleśnie. Ja obiecuję. Dobrze. Także oficjalnie dzień dobry, dobry wieczór, bo w sumie już coraz bliżej wiosny, więc już jeszcze widno, więc w sumie dzień dobry czy dobry wieczór, ale witamy serdecznie na rozmowach po łusku w hotelu Tobacco. Cieszę się, że grupa wsparcia dzisiejszego gościa dołączyła licznie, więc teraz oficjalnie naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Bajdziak i teraz mogą być brawa, bo będzie Państwa słychać. Dzień dobry. Spotykamy się tutaj nie bez powodu, a tak naprawdę powodem, można powiedzieć, że powodem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W styczniu stwierdziliśmy w hotelu, że wystawimy na aukcję udział w naszym cyklu Rozmowy po łódzku. Jeśli Państwo nie znają, ci Państwo, którzy będą teraz ten materiał oglądać, jeśli nie znają Rozmów po łódzku, jest to projekt, który realizujemy w Hotelu Tobacco już od kwietnia ubiegłego roku. Zapraszamy ludzi kultury, sztuki, ale w ogóle ludzi, którzy budują też zaangażowane społeczności, mają też ciekawe historie do opowiedzenia, związane z Łodzią i nie tylko, na ten fotel, na tą kanapę, żebyśmy mogli porozmawiać. I stwierdziliśmy, że właśnie w ramach WOŚP-u damy coś od siebie, coś więcej i stąd dzisiejsze nasze spotkanie z Piotrem. Zanim, bo ja bym bardzo chciał, żebyś ty opowiedział nam tą historię, bo ty mi tą historię opowiedziałeś wcześniej, ale to za chwilę. Jak to w ogóle się zdarzyło, że ty zdecydowałeś się ten WOŚP wesprzeć właśnie w taki sposób? To krótko o tobie, były sportowiec, trener piłki nożnej, piłkarz też, no piłkarz i trener piłki nożnej, menadżer, coach. O tym, co działo się w twoim sportowym życiu, menadżerskim życiu, na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Ale przejdźmy do tego mojego pierwszego pytania i do tego, żeby może zdradzić tą historię, bo uważam, że jest bardzo ciekawa. Jak to się zdarzyło? Ja w ogóle jestem wczoraj po obejrzeniu filmu Fenomen. Nie wiem, czy widziałeś o Jurku Owsiaku? Nie. Polecam bardzo serdecznie, więc jeszcze jestem taki w emocjach tych wośpowych. Jak to się w ogóle wydarzyło, że Piotr Bajdziak stwierdził, że po pierwsze chce wesprzeć WOŚP w tak niekonwencjonalny sposób? To może po kolei. Generalnie zaczęło się to od tego, że ostatnie chyba trzy Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy no jakoś były takie nieudane dla mnie. Nie pamiętam dokładnie, co było powodem tego, ale na pewno albo pogoda, albo jakaś choroba moja, czy jakieś inne sprawy zawodowe. I trzy lata pod rząd no nie dałem po prostu złotówki na WOŚP i nie było mi z tym dobrze. Mm-hmm. To był bardziej przypadek, ale jakoś siedziało mi to w głowie. No i w tym roku dużo wcześniej myślałem o tym, że jak przyjdzie Wielka Orkiestra, to po prostu będę chciał przeznaczyć jakąś większą sumę, większą, no kwestia oczywiście możliwości, żeby po prostu wesprzeć orkiestrę, jak to jest tylko możliwe. A ponieważ w tym roku, nie wiem czy wszyscy pamiętamy, pogoda była przecudowna. Kiepska. Tak, no tam znaczy, było generalnie... Bardzo chciałeś tak, że tak powiem, tak stacjonarnie podejść, wrzucić do puszki. Znaczy tak, ja myślałem na początku, że może po prostu tak właśnie zrobię, że wejdę, pojadę sobie na przykład, nie wiem, tam do manufaktury czy gdzieś, wrzucę do puszki jakąś większą sumę i będzie fajnie. Ale no pogoda nas nie rozpieszczała, więc no nie było szans. Znaczy były, ale no nie bardzo mi się widziało, żeby w tym deszczu, w tym zimnie, jechać tam, nie wiem, spędzać ileś czasu. No i suma summarum, też byłem podziębiony, więc zostałem w domu. No ale mówię, no tym razem nie odpuszczę. A że dosyć popularne są różnego rodzaju aukcje, no to tak pomyślałem, że może fajnie by było sobie po prostu coś wylicytować. I to z totalnego przypadku zacząłem przeglądać te aukcje. Jak się okazuje, no nawet nie sądziłem, że jest ich tak dużo. To są dziesiątki, setki chyba nawet tysięcy aukcji. Jest bardzo, rzeczywiście jest tego bardzo dużo, bo jakby ta łatwość też wystawienia czegokolwiek, tak nie ujmując żadnej aukcji, jest bardzo łatwa, znaczy jest bardzo prosta w tym momencie. Tak, przez to, że jest tego tak dużo, bardzo dużo aukcji jest bardzo, no tutaj jakby nie obrażając nikogo, ale są takie po prostu totalnie od czapy, że tak powiem, ponieważ nie wiem, ktoś wystawia smyczkę. Mhm. Albo jakiś kubek, no okej, okay, no zawsze każda złotówka jest ważna, jest istotna dla więc orkiestry. Z drugiej strony nie ma co narzekać, bo wspieramy szczytny cel, ale jak zacząłem szukać, to było ciężko. Więc w pewnym momencie mówię, dobra, to sobie zawężę te wyszukiwania, tam wyfiltrowałem, że chcę tylko w Łódź, no i tam powiedzmy jakiś zakres cenowy, no i mi się tam mocno zawęził, że tak powiem, target. I w tym momencie, jak już zacząłem przeglądać, to też tych aukcji za dużo ciekawych nie było. Oczywiście takich realnych cenowo, które mógłbym, byłoby by mnie na nie stać.
I na przykład były jakieś tam z ciekawych aukcji, jakieś kolacje dla dwóch osób, no tak, restauracje itd. No i tak przeglądając, patrzę, rozmowy po łódzku. Ja tak naprawdę przyznam szczerze, że wcześniej nie słyszałem o rozmowach po łódzku, więc jak tylko zobaczyłem tą aukcję, przeczytałem cały opis, kurczę, czemu nie? W zasadzie nawet w ogóle nie zakładałem, że ja ją wygram, wiesz, w ogóle mówię, dobra, zalicytuję, zobaczymy. A ty mówiłeś, tak? Że ty ją tylko dodałeś jakby do obserwowania. Tak, na początku w ogóle nie licytowałem, bo na tyle co się orientuję w aukcjach, mówię, że nie będę podbijał ceny, nie? Więc spokojnie, nie będę szalał. Zaobserwowałem sobie i czekałem na rozwój. I tak minęły z dwa dni i patrzę, że ta aukcja tam za bardzo nie skoczyła na początku. Nie, tak. Bo ona dosyć długo stała w miejscu. Tam było chyba na początku 100 zł mniej więcej. 105. 102, 105. Tak, tak, tak. I tak sobie patrzę i kurczę, dobra, poczekam. No i wiedziałem, że ta aukcja kończy się o 18:00. I nastawiłem, a w ogóle byłem tego dnia jakoś tam po ciężkiej tam pracy i poszedłem się zdrzemnąć. A ja mówię, nastawię sobie budzik. I dosłownie nastawiłem sobie budzik za 3:06. Pamiętam jak dziś. Obudziłem się, patrzę, tam nie pamiętam, chyba 300 coś złotych. Kurczę, no nie za dużo, nie? To jedziemy z tym. No i sobie wpisałem 500. 500 chyba 50, mhm. Tak? No i okazało się, że prowadzę. No i ten czas tak leci. Ja tam do końca była może z minuta jeszcze. I tak obserwuję te sekundy, które tam przelatują. No i patrzę tam 30, 29, 28. No mówię, wygram. I tak siedzę, taki zadowolony. I nagle 23 sekundy, pamiętam do dziś, przed końcem. Ktoś mnie przebił, tak. I nagle patrzę, no zostałeś przelicytowany. I tam jakaś oferta, bo w momencie, kiedy ja dałem te 500, to tam wyskoczyło chyba 400 coś, bo to wygrywa się nie tyle, ile się dało, tylko najwyższa oferta kolejna. Tak, to jest dosyć, dla kogoś, kto pierwszy raz licytuje, to jest dosyć skomplikowane, jeśli tak, się długo czeka na ten i nagle ten. Patrzę, przebiło to moją, czyli z 555, bo ja tyle dałem, zrobiło się 560. I tak stoję, kurczę, no lipa. No nie udało się. I te sekundy lecą, 7, 6, 5. A dobra. Cisnąłem 600. Okazało się, że udało się. Że się udało. Euforia niesamowita. Właśnie jarałem się tym, że wygrałem aukcję. Wiesz, tak by nie chodziło. A nie jakby to, co jakby to, co jeszcze wygrałem. Nie jeżyłem, co wygrałem. Po prostu... Że wygrałeś aukcję, że wsparłeś. Tak, tak. Tak, to było strasznie fajne i mówię, kurczę, taki zajarany tym wszystkim fajnie i zacząłem, jeszcze raz sobie przejrzałem dokładnie, o czym są te rozmowy po łódzku. Zacząłem sobie w tym momencie, obejrzałem sobie ze dwa programy tam z Malinowską, z Kamińską, później za chwilę był i mówię, kurczę, Boże, ja wygrałem naprawdę wywiad, będzie w telewizji jakiś tam, tak, będzie na żywo w internecie, będzie to później można oglądać cały czas. Tak się trochę nawet taki lekki stresik pojawił. Mówię, kurczę, ale fajnie, tak, no pozytywnie. Wiesz, dla nas w ogóle tamten moment był zabawny, bo tak jak ty mówisz, przez długi czas na aukcji nie działo się nic. Ja też wróciłem już po pracy, bo rzeczywiście to się kończyło o godzinie 18, jakoś po godzinie 18, już teraz to nieistotne. No i tak właśnie ja też siedzę i dostaję powiadomienie, ktoś przebił. Ja widziałem, później zapamiętałem nick, z którego ty wylicytowałeś. Długo obserwowałeś tą akcję praktycznie od samego początku i się nie działo nic. I w pewnym momencie zauważyłem, że ludzie zaczynają się przebijać o sekundę. Ktoś tam odpuścił w trakcie i zrobiło się tak gorąco i pamiętam, że byłem na łączach z zespołem. Mówię, słuchajcie, mówię, już jest 300, za chwilę znowu już jest 400, już jest 500, a przez dwa tygodnie było tylko 105 zł. Mówię, w którą stronę to w ogóle pójdzie. Więc to z drugiej strony dla nas też było ekscytujące, że jednak ktoś czekał do tej ostatniej chwili, żeby dopiero się pobawić w tą prawdziwą aukcję. Ale tak jak mówisz, wylicytowałeś, wygrałeś, obejrzałeś parę odcinków, no i właśnie, jaka myśl później przyszła do głowy? Wiesz co, pierwsza myśl była taka, że troszeczkę pomyślałem sobie, kurczę, to jest takie nawet trochę poważne, wiesz, no bo jednak siadamy tutaj, są jacyś ludzie na publiczności, później ludzie to też oglądają w telewizji, w internecie, jak zwał, tak zwał. I gdzieś tam jakiś dreszczyk emocji, ale taki pozytywny, tak? Ogólnie cieszyłem się i trochę się zestresowałem, a suma summarum pomyślałem sobie, że potraktuję to jako takie fajną przygodę, nie wiem, może... Wyzwanie. Może jakieś takie CV, żartuję oczywiście, ale no, coś w tym stylu. Ale jakiś początek po prostu do czegoś kolejnego.
Ja pamiętam, jak zadzwoniłem do ciebie i zapytałem, jak już się wymieniliśmy telefonami, później jeszcze się tutaj spotkaliśmy, długo dyskutowaliśmy na temat tej rozmowy. Ja pamiętam pierwsze moje pytanie, mówię, z kim ja będę tutaj rozmawiał, tak? Bo my mówimy, Boże, kto to w ogóle wylicytował, tak? Zaczęliśmy gdzieś tam śledzić w sieci, znaleźć w ogóle człowieka, bo no z tym też się liczyliśmy, że jakby wylicytuje to ktoś, kto chce dać serce orkiestrze, a przy okazji usiąść tutaj i o tym opowiedzieć, i opowiedzieć o sobie i o tym, co robił dotychczas, co robi teraz. Ale i ty wtedy powiedziałeś, że w sumie to nie wiesz, czy będziesz ty w tym wywiadzie, czy komuś innemu go oddasz, ale chodziło ci po głowie, komu byś chciał go oddać, czy po prostu... Znaczy, żadnej konkretnej osoby nie miałem, no. Ale był taki moment, że mówię, kurczę, bo zacząłem, wiesz, obejrzałem ten wywiad z tą Malinowską, nie? I mówię, tak. Kurde, to tak wygląda tak bardzo, wiesz, tak profi, tak? Bo ja w ogóle nie, cały czas nie miałem tego w głowie i tak mówię, tak wygląda profi, mówię, może dam sobie spokój, nie, no bez sensu, nie? Tak miałem taki moment, że, ale później mówię, no skoro wycytowałem, a nie należę do osób, że tak powiem, tchórzliwych, więc fajna przygoda i myślę, że to jednak dobry wybór, że zostanę tutaj. Słuchaj, zrobimy tak, że ja na sam koniec dzisiejszego spotkania zadam ci pytanie, jak ci z tym było, z tym, co sobie wyobrażałeś i jak ci z tym teraz. Ale myślę, że warto, bo jakby ogromne też brawa dla Piotra, że wsparł orkiestrę w tak fajny sposób, ale jeszcze nie kończymy tego wywiadu. Bo ta kwota naprawdę nas też zaskoczyła, tym bardziej, że tak jak mówisz, też nowy projekt był nieznany. My też gdzieś jesteśmy jakby tutaj mniej jakby znani. Życie hotelowe za nami, tak, bo jesteśmy tak. W lobby hotelu Tobacco i tak. Właśnie się rozpoczyna tutaj życie w ogóle hotelowe. Tłumy w tym hotelu, ja tak. Nie sądziłem, że hotel jest tak oblegany. Dzisiaj mi powiedziałeś, że macie full wszystkie pokoje zajęte, to mówię, tak, ale jak to? Przecież jest środek tygodnia, czwartek, nie ma żadnych konferencji, żadnych zjazdów. Skąd taki duży hotel ma takie obłożenie? Łódź żyje konferencjami, jeśli można było tak powiedzieć. I my żyjemy konferencjami, dlatego, ale fajnie, że to życie gdzieś tam się za nami toczy i to słychać. Ale i teraz jakby przechodząc do tego, żeby trochę o tobie, bo jakby powiedzieliśmy o tym, że chciałeś fajnie pobawić się aukcją, masz wielkie serce, które z orkiestrą pewnie dosyć długo grało, tak, no. Zawsze. Odkąd byłem malutki, to zawsze orkiestra, zawsze byłem i zawsze wrzucałem do puszki co roku, więc jakby tak. Więc teraz, gdybyśmy chcieli się trochę skupić na tobie, żebyś ty nam powiedziałeś, nie będzie ogólnych pytań, obiecuję, żeby teraz nie było tak, że zostawię cię z niczym. Skończyłeś szkołę mistrzostwa sportowego, tak, w Łodzi. Mhm. To był jakby początek tej fascynacji piłką nożną, w ogóle nie. Sportem zespołowym, czy to się zaczęło nie, tak wcześniej, ktoś to w tobie zaszczepił? Bo tak. Za tobą bardzo długa kariera, ja nie wiem, czy dobrze policzyłem, ale to jest ponad 10 lat w klubach sportowych. Dobrze to liczę? No, myślę, że tak. 10 lat na pewno to było. Sport jako sport i piłkę nożną, znaczy sport może ogólnie tak nazwijmy, to zaszczepili oczywiście rodzice. Ja od małego byłem bardzo wysportowany, tak ciągnęło mnie do różnych dyscyplin, ale najbardziej chyba do piłki nożnej, chociaż pierwszym sportem, na który zapisali mnie rodzice, był tenis ziemny. Byłem malutki, miałem 6 lat. I był taki w ogóle moment, że trenowałem tego tenisa, tam dobrze sobie radziłem, byłem młodszy w grupie, była grupa tam rok starsza, ja byłem rok młodszy i tam no nieźle mi szło. I dwa czy trzy lata mniej więcej trenowałem tego tenisa wtedy. Słyszę, mama podpowiada, że 3. 3 lata. Specjalistka wie to. 3 lata trenowałem tego tenisa, ale był taki moment, że ja zawsze lubiłem piłkę. I już od małego W tenisie też piłka jest. Więc. Tak, ale w piłkę nożną. Tak. I od małego, jak już byłem w podstawówce, wiadomo, już się grało tam na boisku szkolnym, to zawsze grałem, byłem najlepszy i tak dalej, i tak dalej. To ciągnęło mnie do tej piłki. I sam poprosiłem rodziców, żeby po prostu spróbować. No i gdzieś tam był taki moment, że przez kilka miesięcy trenowałem i to, i to. Tak, i trenowałem i tenisa ziemnego, i piłkę nożną. I w pewnym momencie no, mama podeszła i mówi, Piotrek, no coś trzeba wybrać, bo to tak się nie da. Jednocześnie tu jeździć i tu jeździć, i bo to się, treningi się trochę nakładały. Tak? Więc ja to pamiętam do dzisiaj, że wtedy podszedłem do tego tak, nie wiem czemu, miałem 9 lat i podszedłem do tego ekonomicznie.
że i w sensie radości. W sensie w tenisie miałem 2 treningi, a w piłce nożnej miałem 3 treningi i mecz. Więc jakby więcej razy mogłem, a było to dla mnie tak fajne, że jak miałem wybór, no to wolałem tego, czego jest więcej. Więc w pewnym momencie zrezygnowałem z tenisa i przepisałem się na piłkę. To był jak mi to było wybór? 93 rok, 9 lat. 9 lat. I później pojawia się SMS. W tej jakby drodze, czy... SMS to już liceum, więc... SMS to już liceum, tak, to już ale trochę... to już trochę za kolejne 9 lat. Parę lat później. Ale to były jakieś też po drodze jakieś zawody, nie wiem, mieliście jakąś drużynę szkolną, którą po prostu grywaliście? Nie, ja się przepisałem, już zapisałem się do Łódzkiego Klubu Sportowego, UKS-u i trenowałem w Łódzkim Klubie Sportowym. Całą taką juniorską karierę do momentu pójścia właśnie do liceum byłem zawodnikiem UKS-u. I w momencie, kiedy poszedłem do liceum, do SMS-u, bo SMS jakby też miał swoją, jako szkoła miał swoją drużynę w juniorach i tam mnie namówili, żebym po prostu przeszedł. Co uważam po iluś latach, że chyba było błędem. Dlaczego? Dlaczego? Jeśli możesz powiedzieć. No. Wspominałem ci w kuluarach przed programem, znaczy jak żeśmy się spotkali, że miałem dużo kontuzji. Ogólnie miałem 6 razy zerwane więzadła krzyżowe, co jest prawdopodobnie rekordem Polski. I miałem chyba 9 operacji różnego rodzaju na kolana i czeka mnie jeszcze jedna. Więc no, to wszystko jest wynikiem czegoś. Między innymi w tamtych czasach Szkoła Mistrzostwa Sportowego była pierwszą w Polsce szkołą, klubem pierwszym w ogóle, jak to nazwać można, który posiadał sztuczne boisko. Okay. I o ile teraz te sztuczne boiska są naprawdę, to już jest zupełnie inna technologia, inna jakość, no wiadomo, mamy inne czasy, tak to już prawie 20 lat temu, znaczy ponad 20 lat temu, to były czasy, gdzie to boisko było naprawdę, to był tak naprawdę beton przykryty dywanem. Więc to boisko było bardzo twarde i jeżeli jak się przeszedłem do SMS-u i zacząłem być zawodnikiem tego klubu, trenowałem przez 4 lata w liceum, trenowałem codziennie na tym betonie. I myślę, że to jest jeden z głównych powodów, dla których... Chodzi też o jakąś taką amortyzację? No tak. No, jak nie trenujesz na trawie, gdzie jest miękko i nie masz tej amortyzacji, no to jeżeli codziennie biegasz, zwroty, niezwroty, piłka nożna jest bardzo intensywnym i agresywnym sportem, i myślę, że to miało bardzo duży wpływ na stan moich kolan i jest to główna przyczyna, dla której miałem tyle kontuzji. Dla których miałeś tyle kontuzji, ale dla których jakby nie zrezygnowałeś dalej z piłki. Tak, bo kariera jakby piłkarska zaczęła się, nie chcę przekłamać, po SMS-ie już. Po SMS-ie. No bo jeszcze jako dzieciak, no to wiadomo, to ciężko mówić o karierze, no to się trenuje w dzieciakach i gra się w juniorach. Dopiero w wieku dorosłym zaczyna się jakieś tam poważniejsze granie, jeżeli komuś się uda oczywiście. No mnie się w miarę udało, ponieważ... Właśnie teraz chcę jeszcze dopytać o jedną rzecz, bo ty mi mówiłeś o tym na prywatnym, na naszym jeszcze prywatnym, tak, spotkaniu w kuluarach, zanim jeszcze tutaj się dzisiaj spotkaliśmy, o konkursie, plebiscycie, nie chcę przekłamać, związanym z... Czy to było w czasie SMS-u? Bo już teraz zgubiłem to w głowie. No musisz, jak już rozmawiać. Jako jedyny z Łodzi powędrowałeś, że tak powiem, w świat. Tak, no może to nie, to źle to do... Tak. Gdzieś tam dzwonią, nie wiadomo w którym kościele. Tak. Nie, chodzi o to, że po pierwsze, jak były egzaminy, w tamtych czasach SMS był szkołą, która no, była pierwszą taką szkołą, i była bardzo na topie. To był taki moment, że no nie było innej takiej szkoły. Tak, to była jedyna. I jeszcze wtedy kluby piłkarskie, czyli tamte bardzo popularne, typu Legia Warszawa i tak dalej, nie posiadały za bardzo rozwiniętych szkółek. Swoich szkółek. Więc jakby SMS był takim top topów, tak? I każdy piłkarz w Polsce chciał być w SMS-ie, Więc jak była rekrutacja do SMS-u, to jakby z całej Polski zjeżdżali się. Do SMS-u chyba w ogóle było się trudno dostać. No właśnie do tego zmierzam, tak. Że do SMS-u było się trudno dostać. Z całej Polski zjeżdżali się zawodnicy, ze wszystkich klubów, czego teraz nie ma.
i chcieli się tam dostać. No i były egzaminy i po pierwsze dostałem się na tych egzaminach na 164, na 164 zawodników z całej Polski, zająłem miejsce pierwsze. Więc no tak nieźle. I chwilę po tym, jak już zacząłem być zawodnikiem SMS-u, to tam około po pierwszym roku chyba zostałem wysłany jako pierwszy zawodnik z SMS-u w tamtych czasach na testy do Olympique Lyon. To jest jeden z najbardziej znanych klubów na świecie, jeden z topowych klubów we Francji. Więc zostałem wysłany na testy do Olympique Lyon. Testy wypadły tak średnio, ja się bardzo wtedy stresowałem, byłem bardzo przejęty tym, w ogóle ja po nocach nie spałem, że tam jadę i w ogóle to było straszne, znaczy straszne, pozytywnie, super przeżycie, ale też bardzo duży stres i chyba to też mnie spaliłem się trochę, ale pojechałem na testy do Olympique Lyon, co było niesamowitą przygotą i takim wyróżnieniem, no bo w tej szkole mimo wszystko tam było... Znaczy tam byli kilku... najlepsi z najlepszych już w sumie w samej szkole, tak? Tak, najlepsi z najlepszych, no i też jakby nie było żadnych kryteriów, jeżeli chodzi o wiek, czyli nie chodziło, że z tego rocznika, czyli z wszystkich czterech klas jakby można było wysłać zawodnika, bo nie było powiedziane, że ma jechać 16, 17, 18 czy 19-latek, więc wybrano mnie z całej szkoły, no i to było też takie wyróżniające. To były takie dobre czasy dla mnie. Dobre czasy i tak, miło tak, powspominać. SMS się skończył, zaczyna się kariera. Tych klubów było bardzo dużo. Za dużo. Ja nawet wszystkich nie byłem w stanie spisać, ale to, co już też powiedziałeś na spotkaniu i raz tylko się uśmiechnąłem, jak przeczytałem, że grałeś również w Głownie przez chyba 6 miesięcy. Widzisz, jaki świat jest mały. Tak. I później się okazało, że też mamy dużo wspólnych znajomych, z czystego przypadku nie znając się dotychczas. Też związanych z moim rodzinnym miastem. Klubów było bardzo dużo i to, tak jak mówiłem, trwało ponad dekadę. Ta cała kariera aktywnego, tak? Aktywna piłkarska. Tak. Zaczynałeś od klubu? Zaczynałem od czwartej ligi. Znaczy, tak, pierwszym moim klubem, jaki zacząłem grać, to była Warta Działoszyn. To była czwarta liga. Jeszcze w liceum, jak byłem, to miałem tam chyba 17 lat. Był w drugiej klasie liceum bodajże i wtedy tak, dostałem propozycję, ponieważ w tamtych czasach Szkoła Mistrzostwa Sportowego była najlepsza, a jeszcze nie było, bo teraz wprowadzono rozgrywki tam takie pro-juniorskie, gdzie kluby grają ze sobą, najlepsze kluby w całej Polsce grają ze sobą, wtedy tego nie było, czyli SMS grał tylko tu w Łodzi z lokalnymi klubami. Jak przyjeżdżała drużyna, tam jakaś, nie wiem, Łodzianka, HKS, ktokolwiek, to zazwyczaj kończyło się bardzo wysokim wynikiem i to nie było żadne wyzwanie i żadna... Znaczy dla dzieciaków to była radość, no, wychodziliśmy z kimś tam, wygrywaliśmy 10-0, super fajnie, tak? Ale jakby nie o to chodziło, no nie było rozwoju. Więc chciałem mieć po prostu trudniejsze wyzwanie i postanowiłem pograć w czwartej lidze i okazało się, że to nie było wcale takie proste, bo jednak piłka juniorska, jakakolwiek by nie była, i jest ogromny przeskok do piłki seniorskiej. To jest po prostu przepaść, tak? I w momencie, kiedy pojechałem grać w tym Działoszynie, no to rzeczywiście początki, pierwsze tygodnie były trudne, ale szybko się zaadoptowałem, ale naprawdę to jest zupełnie co innego. I też myślę, że dzięki temu w dużej mierze się dobrze rozwijałem jako piłkarz do pewnego momentu, póki te kontuzje mi nie przeszkodziły. I właśnie wyróżniałem się na tle rówieśników do pewnego momentu. Kontuzje pojawiały się już, tak jak mówiłeś, w momencie gry, tak, na tym betonowym boisku. Tak? Znaczy zaraz po tym. Znaczy bo to... one pewnie dopiero to było chwilę po zaczęły wychodzić dopiero jakby to, że jednak tam, gdzie graliście, no nie było to miejsce zbyt profesjonalne, ale no takie też były czasy, tak? No jeszcze wtedy ta technologia nie była aż tak rozwinięta, pewnie moglibyśmy na ten temat gdybać, czy to kwestia czasów, czy też samego finansowania, ale to nie na dzisiejszą rozmowę. Myślę, że to też jest kwestia czasów, bo jeszcze oprócz boisk to jeszcze kwestia tego, że teraz mamy dużo większą świadomość wiedzy, ponieważ mamy chociażby YouTube'a, tak? Ogólnie internet i dostęp do wiedzy mamy praktycznie nieograniczony. W tamtych czasach było zupełnie inaczej, w tamtych czasach ludzie mieli no, skromną wiedzę mimo wszystko, znaczy im się wydawało, że mają dużą, ale jak porównujemy do tego, co teraz wiemy,
to było bardzo słabe i na przykład... Wtedy bardziej się chyba uczono na błędach, dzisiaj uczymy się na tym, co na błędach innych, innych, które zobaczymy tak. już właśnie w internecie. Ten chociażby. Brak świadomości też u trenerów, to było coś, co mnie też zniszczyło, ja uważam, ponieważ żaden trener nigdy nie mówił mi, jak mam się odżywiać, jak mam trenować. Generalnie trener przychodził, rzucał piłkę i się grało. I się grało, albo na przykład to była ta wersja pozytywna. Mm-hmm. Bo okay. Wersja negatywna, bo byli trenerzy, którzy generalnie nie rzucali piłki, tylko kazali po prostu biegać. Okej. Okay. Ale za piłką chociaż? Nie, właśnie, właśnie nie. Okay. Właśnie nie za piłką. To problem był w tym, że nie za piłką, tak? Chociaż ja i tak nie miałem najgorszych trenerów pod tym względem, ale rzeczywiście no, wiedza tych trenerów była żadna, nie było świadomości nad ciałem, mm-hmm. nad dietetyką, nie było rozciągania. A na przykład rozciąganie jest bardzo ważne. No, nigdy w życiu się nie rozciągaliśmy. Nigdy. W sensie tak. Z rozciąganie w ogóle jest ważne przy każdej aktywności. Teraz, jak jesteś sportowcem, mówiło, piłkarzem tak? i nie jesteś rozciągnięty, nie jesteś przygotowany pod każdym względem. To jesteś skazany na kontuzję. Przykład Lewandowskiego, bo Lewandowski, no, chciałbym o nim wspomnieć tylko dlatego, ponieważ on nigdy nie był jakimś talentem. On nie jest żaden talent. Wszyscy, co znają Lewandowskiego, to wiedzą, że Lewandowski był dobry. Ale on był tak samo dobry jak 1000 innych dzieciaków. On się niczym nie wyróżniał pod względem takich umiejętności. Mm-hmm. Był lepszy trochę, ale nie żaden tam fenomen. On miał ogromny talent, jeżeli chodzi o sam, no, taki talent charakterologiczny. Mm-hmm. On miał charakter. On jak nikt inny dbał o dietę, dbał o siebie, dbał o ciało. On był pracowity, on zostawał po treningach, on ćwiczył 3 razy więcej niż inni. I on tą swoją pracą i tym charakterem doszedł tu, gdzie jest. Niczym innym. Świadomością swojego też ciała pewnie. Tak, dokładnie. Ale to też trzeba mieć tą wiedzę. Jak ja grałem w piłkę, nikt mi tej wiedzy nie przekazywał, nikt. Ale z czego to też wynikało? My sobie też o tym trochę wcześniej rozmawialiśmy, bo tak jak mówiłeś, nawet jak ty później już zostałeś trenerem, tak? Trenowałeś przez chwilę, mhm. Że to też wynikało i z braku wiedzy, ale też, nie wiem, czy nie z braku wiedzy, braku umiejętności, ale też z braku pewnych możliwości, jaką mieli też ci trenerzy? W zależności też od ligi, w której się grało, tak? Znaczy, pytasz po prostu, czemu nie mieli wiedzy, tak? Znaczy czemu? Nie, no czy, nie, wiemy, że to już powiedziałeś, że nie mieli wiedzy, nie mieli jakby umiejętności, nie uczyli się na swoich błędach. Bardziej mi chodzi też, co też wpływało na to, że nie chcieli was rozwijać. Czy tylko ten brak wiedzy, czy mieli też związane jakby ręce też i różnymi możliwościami, które w każdej lidze ja są myślę, też zupełnie inne. Ja myślę, że tam nie było kiedyś takiej też właśnie świadomości wśród trenerów, takiej chęci rozwoju. Mm-hmm. Trener był takim ograniczony w swoim ogródku. Mm-hmm. On się skupiał tylko na tym, żeby tutaj w tym momencie mieć sukces. Zresztą nadal jest tym akurat... A nie poprowadzić do tego sukcesu. Tak, znaczy nadal jest tym problem. Ludzie patrzą bardzo krótkowzrocznie i jak prowadzą, ale w pracy jest to samo, w każdym zawodzie. Mm-hmm. Każdy chce mieć wynik tu i teraz. Nikt nie chce zainwestować w człowieka czy w firmę na przykład, tak? Żeby ona się rozwijała i przyniosła super owoce za 10 lat, czy nam chociaż za 3. Mhm. Tak? Każdy chce mieć wynik, dzisiaj włożę złotówkę, jutro chce mieć 2 złote i tak dalej, i tak dalej. I to był problem. Tak? Ci trenerzy też bazowali na tym, dlatego na przykład bardzo ważne dla nich było, żebyśmy dużo biegali, no bo w sporcie się dużo ruszali. Biega, tak? Więc jakby... Wiadomo było, że jak będziemy silniejsi, szybsi, to wygramy, tak? Teraz wygramy. Tylko, że to w perspektywie lat i rozwoju, no to finalnie nie miało to efektu dobrego, no bo tak naprawdę w szkoleniu młodzieży liczy się to, żeby dany dzieciak później został Lewandowskim, czyli grał w Bayernie, grał gdzieś tam i rozwijał się i grał w reprezentacji Polski, bo to głównie taki jest cel szkolenia w danym kraju, żeby finalnie każdy zawodnik został później reprezentantem Polski i spowodował, żeby ta Polska grała jak najlepiej. Mhm. Jakby tak naprawdę to jest docelowo jakby cel szkolenia, tak? I teraz zawsze jak jest jakiś trenerzy, którzy się chwalą, on wie to, ten wie to, ten wie tamto, to najlepszym rozwiązaniem jest zapytać, a ilu masz wychowanków, którzy grają na światowym poziomie? I koniec dyskusji. Bo większość tych trenerów to... Nie ma żadnych, tak, wychowanków. Ja zresztą nie miałem za dużo okazji trenować, więc też nie mam, ale tak to mniej więcej wygląda. Ja do dzisiaj pamiętam, jak już nie wymieniając nazwisk, bo to nie o to chodzi, jak byłem trenerem w Borucie Zgierz i byłem na zebraniu takim klubowym wśród trenerów i słyszę, jak ci trenerzy rozmawiają ze sobą i oni po prostu sobie tak cukrują, jak i
Więc oni są fantastyczni. Jakie mają sukcesy, po prostu ja siedziałem tam i po prostu mi się krew gotowała, bo ja mówię, jakie wy macie sukcesy, ludzie. Przecież żaden zawodnik od 30 lat nie zagrał nawet w trzeciej lidze. Trzeciej. Polskiej. Mhm. Tak? Z całego klubu przez 30 lat. Więc to jest w ogóle brak, jakbyśmy policzyli ilość dzieci, które się przewinęła przez ten klub, to są tysiące. I z tych iluś tysięcy dzieci nawet jeden nie zagrał w drugiej lidze. Więc tu nie ma żadnego sukcesu, tak? Ale oni się jarali tym, że w jakiejś lidze okręgowej w Pszczynie Dolnej zagrali i wygrali 3-0. I to były takie sukcesy. Tak? Ale to nie był sukces, jakby znaczy sukces całej drużyny, ale jakby nie sukces rzeczywiście dobrze wypracowanego jednego zawodnika, tak? Który jakby się wyróżnia na tle całego zespołu. Dokładnie tak. Chociaż mam nadzieję, że chociaż... Nie ujmując oczywiście też i takim sukcesem, bo też tak, żeby nie podcinać skrzydeł. Mam nadzieję, że chociaż sukcesy były w postaci takiej charakterologicznej, wychowawczej, no bo umówmy się, że sport też jest przede wszystkim wychowaniem, tak? I jeżeli nawet, bo to nie jest tak, że każdy, co więcej, mało które dziecko osiąga poziom mistrzowski. Więc jeżeli w klubie trenuje 100 dzieci, no powiedzmy 99 nie osiągnie tego wyniku mistrzowskiego, więc tak naprawdę trzeba się też skupić, żeby te dzieci wychować, żeby na dobrych ludzi, na silne osobowości, na ludzi, którzy później sobie poradzą w dorosłym życiu, po prostu. Więc chociaż taki cel powinien mieć każdy trener i mam nadzieję, że nawiązując do tych trenerów z Boruty, że chociaż tu im się udało. Trzeba byłoby znaleźć tak, trzeba było znaleźć tych wszystkich wychowanków i zobaczyć, czym się zajmują. Czy handlują narkotykami, czy na przykład są prezesami firm. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że są prezesami firm, ewentualnie tworzą fajne zespoły. Tak jest, poza dokładnie sportem. Tak. Może tak. I fajne relacje też pewnie w życiu, bo przecież sport to również też budowanie relacji, nie tylko ta aktywność fizyczna. Wracając jeszcze właśnie ta dekada w różnych klubach i kiedy przychodzi taki moment, że nagle okazuje się, że Piotr nie może grać dalej? Jakbym nie był Piotrem, to by przyszło bardzo szybko. Tutaj akurat byłem bardzo zaparty, ponieważ bardzo dużo moich znajomych też miało podobne kontuzje i praktycznie po pierwszym zerwaniu więzadeł krzyżowych, no po drugim, to już jest koniec. Jak raz się zrywa, to dużo osób ma problem wrócić, po drugim razie to już jest zazwyczaj koniec. Oczywiście to też jakby duży wpływ ma na to, w jakim miejscu się znajdujemy, no bo jeżeli jesteś w Ekstraklasie i grasz w takim Widzewie, UKS-ie, nie wiem, w Legii, w Lechu i nagle zrywasz więzadła, no dobra, no jesteś sportowcem już profesjonalnym, masz karierę, masz kontrakt, płacą ci, więc nie myślisz o końcu kariery. Ale jeżeli grasz w czwartej, piątej lidze w juniorach i zrywasz więzadła, no to praktycznie myślisz sobie koniec. Tak? To jest koniec. Jak zrywasz drugi raz, to jest już na pewno koniec. U mnie był koniec po porazie piątym. Wtedy już długo, tak. Po piątym razie już stwierdziłem, że... Znaczy to też kwestia tego, że... A czy stanąłeś przed jakimś wyborem, że albo gram dalej, albo nie wiem, albo w przyszłości już po prostu... Będę kaleką na przykład? Tak. Na przykład. Znaczy lekarz mi już po trzecim razie już lekarz mi mówił, że pod żadnym pozorem nie powinienem wracać. No bo to już jest po prostu pozamiatane, tak? No ale... Nie było opcji. Miłość do piłki i chęć osiągnięcia czegoś była ogromna, więc no powiedzmy, że po czwartym razie tak naprawdę już wiedziałem, że chyba nic z tego nie będzie, ale jeszcze sobie grałem tylko tak już bardziej dla przyjemności, tak? Ale po czwartym razie już można powiedzieć zrezygnowałem z piłki w sensie taki profesjonalny, ale po trzech razach to jeszcze próbowałem, jeszcze wierzyłem. Wszystko było zależne od wieku, bo jeżeli masz nawet te trzy kontuzje, ale jesteś w wieku, nie wiem, 22 lat czy 23, to jeszcze jest w tamtych czasach, bo teraz to też jest inaczej, ale w tamtych czasach to jeszcze był młody wiek. Więc jeszcze można było walczyć. W tej chwili, jak już masz 23-4 lata i jesteś po trzech poważnych kontuzjach, to już też możesz sobie spakować plecak, powiesić buty na kołku. Ale dać sobie spokój. Tak, wracając jakby do tego, że pojawiły się te kontuzje, które jakby przerwały twój taki aktywny udział w sporcie, ale ty szukałeś cały czas pewnie drogi, żeby do tego sportu
w jakiś sposób wrócić albo o nim nie zapomnieć, tak? Żeby chociaż mieć jakąś namiastkę tego, żeby dalej z piłką być, z piłką i to z tą chęcią niesienia też dla ludzi młodych, bo myślę, że w ogóle na sam koniec też sobie jeszcze też później o tym powiemy, niesienia tego, co sport może wnieść w życie, poza tylko rozgrywką, zdobywaniem tytułu, wygrywaniem meczy, bo tak, to jest jakby... Dokładnie tak, znaczy przede wszystkim nie umiem uciec od tego sportu, mm-hmm. to jakbym nawet bardzo chciał, to jest jak narkotyk, to po prostu to mnie wciąga i ja to uwielbiam i ciężko mi jest to przerwać. Do tej pory tak naprawdę chodzę i gram ze znajomymi w piłkę, chociaż mówię, lekarze już dawno powiedzieli, że to jest po prostu totalnie zakazane w moim przypadku, ale no, nie umiem się powstrzymać, ryzykując za każdym razem, kiedy wychodzę na boisko. No to jest ta adrenalina, która cię trzyma. Tak, więc ja kontynuując przygodę z piłką, zostałem trenerem. Zostałem trenerem, ponieważ uważam, że akurat do tego mam predyspozycję. Poza tym, oprócz tego, że uważam, że znam się na piłce, znam się na taktyce, na przygotowaniu, to też jestem chyba dobrym psychologiem i wydaje mi się, że umiem budować relacje właśnie z zawodnikami, tworzyć dobrą atmosferę i sprawiać, by zawodnicy urośli w sensie takim czysto sportowym. Mhm. Długo pracowałeś jako trener? Czy no prawie 10 lat. Prawie 10 czyli lat. Kolejna jakby... Kolejna... Tak, ja już zacząłem pracować jako trener, będąc jeszcze zawodnikiem aktywnym. Tak? Czyli jeszcze grając piłkę, już byłem trenerem i łączyłem te dwie rzeczy pod sam koniec. Więc już przez prawie 10 lat byłem też trenerem piłki nożnej, zrobiłem kolejne uprawnienia, byłem na różnych tam stażach i tak dalej. I obecnie mam papiery UEFA A, no to jest taki drugi najwyższy poziom możliwy, który daje uprawnienia, no w Polsce niestety tylko do prowadzenia drugiej ligi, ale to już zawsze już jest jakiś poziom, bo w Polsce druga liga jest profesjonalna. Mhm. I właśnie na tym też chciałbym się skupić. Znaczy, obecnie nie pracuję jako trener, głównie ze względów takich finansowych, ponieważ praca trenera w Polsce, co też jest problemem polskiej piłki. Praca trenera w Polsce to nie jest praca zarobkowa, do pewnego momentu oczywiście, bo jak już wchodzimy na poziom bardzo profesjonalny, to oczywiście to są już kontrakty, duże pieniądze i może trener bardzo dobrze zarabia. Tak. Ale dopóki pracujemy z dziećmi, czy jesteśmy trenerami w jakichś niższych ligach, no to są grosze, naprawdę są śmieszne pieniądze, na poziomie 1000 zł na przykład. Tak? Można by było powiedzieć, że to jest wielki błąd, wielka też taka, nie wiem czy dobre słowo, taka dziura, może źle powiedziałem, że dziura. Wielki błąd, że jakby właśnie nie dbamy o trenerów tych niskich lig, znaczy mniejszych lig, o trenerów grup młodzieżowych, bo to właśnie tam rosną talenty. Dokładnie tak. I to jest właśnie, znaczy na przykład, tak teraz sobie myślę, tak mi to wpadło właśnie, nawet na przykładzie bycia trenerem. Gdyby ktoś chciał być takim trenerem, który rozdysponowuje nawet te środki i daje młodzieży możliwość pracowania z kimś, kto poświęca całe swoje życie, bo ty też o tym mówiłeś, że praca trenera to tak naprawdę jeszcze zwłaszcza w tych niższych ligach, tak? To jest praca związana z tym, że ty musisz robić wszystko, być od wszystkiego. Tak. Być pewnie dobrym trenerem, dobrym kumplem, dobrym też logistykiem, kierownikiem drużyny, ogarnąć mnóstwo rzeczy i tak jak zresztą ty nawet wspominałeś, że to są tak małe pieniądze, że chociaż masz ogromne serce do tego, to nie wiadomo po prostu gdzie uderzyć, żeby rzeczywiście przekazać tą swoją miłość i do sportu, ale też do tą pasję związaną z tym, że ty chcesz jakby kształtować ludzi, którzy w ten sport chcą wchodzić. Problem polega też na tym, że cały czas jest to samo, co przed chwilą, co wcześniej wspominałem, że ludzie chcą mieć sukces tu i teraz. Mhm. Ja, moim marzeniem jest, nie wiem, zostać jakimś tam powiedzmy dyrektorem klubu, takiego bardziej profesjonalnego, którym przekonałbym, żeby inwestować w młodzież. Troszeczkę takim... Taką... Są w ogóle takie kluby, gdzie w ogóle no właśnie szansa... W Polsce jest z tym ogromny problem. Chyba jedynym klubem, który do tej pory dosyć rozwojowo. Znaczy są dwa kluby moim zdaniem w tej chwili w Polsce. To jest Lech Poznań i Pogoń Szczecin. I to są kluby, które zainwestowały bardzo dużo w młodzież, chociaż dalej uważam, że zainwestowały i tak
przynajmniej jeszcze drugie tyle mogłyby zainwestować, ale zainwestowały i im się to opłaciło. I przykład takiej Pogoni Szczecin jest bardzo dobry, która parę lat temu pan trener Stępiński, super fachowiec, został tam bodajże dyrektorem i on tam tak naprawdę rozkręcił to wszystko i zmienili podejście do całego tego szkolenia, uznali, że to szkolenie jest super ważne. No i między innymi udało im się teraz sprzedać, ja mówię o jednym zawodniku, ja nie mówię o wszystkich innych, udało im się sprzedać tam chyba bodajże w zeszłym roku Kozłowskiego, wychowanka. Ja nie pamiętam dokładnie za ile, ale chyba za jakieś 10 milionów funtów. Tak? 10 milionów funtów. Nie wiem, kim mówił. Czyli to jest, i to jest tak, że nawet jeżeli... Przeliczam to już na złotówki też. Tak, to jest ale to jest, mówimy o jednym zawodniku, tak. Juniorze, znaczy on już był dorosły, tak, nawet młody zawodnik, którego sprzedali za 10 milionów, jednym zawodniku. Czyli jeżeli włożyli, bo oni tam powiedzmy przez te 5 lat, które inwestowali, włożyli powiedzmy po 2 miliony rocznie, dodatkowo, to włożyli 10 milionów złotych, a wyjęli 10 milionów funtów w jednym zawodniku. A w międzyczasie sprzedali też innych, więc suma summarum myślę, że to jest ogromna kwota, a jeszcze lepsze kwoty nabija Lech Poznań, który no, przez ostatnie lata sprzedał kilkunastu zawodników do wielu klubów za granicę i zarobił na tym bodajże tam, przeliczając na złotówki, to chyba tam około 200 milionów złotych zarobił przez ileś tam lat na transferach. Czyli warto włożyć bardzo duże pieniądze w szkolenie, żeby później mieć dziesięciokrotne zyski, ale na te zyski trzeba kilka lat poczekać, bo jak inwestujemy w dzieci, no to trzeba poczekać, aż te dzieci będą dorosłe. Jakby jest to tak oczywiste, że wszyscy to wiedzą. I tak naprawdę jakbyś spotkał jakiegokolwiek trenera, dyrektora, klubu, kogokolwiek, to każdy ci powie, że tak, masz rację. A tak masz rację, ale nic z tym, ale nic z tym nie zrobi. Bo przychodzi pan prezes, pan dyrektor i powie, że no dobra, ale nie włożymy tych pieniędzy, bo trzeba włożyć w seniorów, w pierwszą drużynę i musimy mieć wynik jutro i zwrot pieniędzy jutro. Mhm. Nikt nie chce wyłożyć pieniędzy, żeby one zaprocentowały i wyszły i dały korzyści za powiedzmy 5 czy 10 lat. Jakby niby normalne, a z drugiej strony strasznie przykre, bo... Przykre też dlatego, że nie uczymy w ten sposób ludzi młodych właśnie tego, co mówisz, że do pewnych rzeczy trzeba dojść, pewne rzeczy trzeba zrozumieć, pewnych rzeczy trzeba się nauczyć, nie tylko samych umiejętności, jakby taktyki, mówiąc o takich rzeczach związanych jakby tylko z tą częścią sportową, tak, z aktywnością. I to, o co ja już wcześniej też się pytałem, jak gdzieś sobie tak szukaliśmy w głowie, o czym my tak naprawdę porozmawiamy, to że to, co dzieje się, znaczy przykład tego twojego doświadczenia, tego też twojego takiego hartu, że pomimo tych kontuzji i tak dalej, jest, myślę, że jest fajnym wzorem dla ludzi, których mógłbyś trenować, ale tak jak mówisz, możliwości te finansowe są dosyć trudne, jeśli chodzi o sport, ale czy moim zdaniem twoją wiedzę można też przełożyć zupełnie na różne inne działki też. Tak, rozmawialiśmy o tym. Tak, że to, że równie dobrze, znaczy bardziej chodzi mi o to, że ta twoja wiedza jest idealną wiedzą w ogóle do budowania zespołu, do budowania relacji międzyludzkich na przykładzie sportu. Nawet jeśli ktoś tego sportu nie zna, nie lubi, nie rozumie, ale tu zupełnie o coś innego właśnie chodzi. Ja Piotrowi podsuwałem w ogóle pomysł, że Piotr powinien być na bazie swojego doświadczenia, powinien być mówcą motywacyjnym i opowiadać jakby właśnie na bazie sportu o tym, jak budować zespół, jak kreować zespół, jak być zaangażowanym, jak też właśnie pokazywać ludziom młodym, że jutro sukcesu nie będzie, jutro nie będziesz właśnie Lewandowskim, jutro nie będziesz tym, kim sobie zamarzysz, zażyczysz, potrzebujesz wykonać jakąś pracę. Ale to nie taki, się, znaczy zanim, wiesz, to jest coś w rodzaju, ja bym powiedział bardziej, to nazwałbym to bardziej psychologiem takim sportowym, tak. jeżeli chodzi o sport. Mm-hmm. Ja bym bardzo chciał coś takiego robić, myślałem o tym jeszcze zanim rozmawiałem z tobą i nadal o tym myślę. Być może w niedalekiej przyszłości będę się właśnie tym zajmował, ponieważ no, jest to jakaś tam sfera życia, którą chciałbym się zajmować. Po pierwsze, znam się właśnie trochę na tej psychologii, znam się na relacjach międzyludzkich, przede wszystkim znam się na sporcie. Jakby chciałbym, łącząc to wszystko, być może udałoby mi się stworzyć
taki rodzaj, że tak powiem, warsztatów, usługi mojej, że mógłbym doradzać. Mógłbyś być trenerem, tylko po prostu nie. Tak, na tak, ale nie, właśnie takim trenerem mentalnym, ale takim człowiekiem, który buduje fajny zespół, jeżeli chodzi o kluby sportowe, tak? Ale mówię o zespole ludzi pracujących w klubie. Mhm. Nie mówimy teraz o drużynie piłkarskiej. I być może właśnie w tym kierunku będę szedł i będę chciał, żeby szkolić pracowników klubu, a może właśnie trenerów ze sfery takiej mentalnej. Jak rozmawiać z zawodnikami, jak rozmawiać z pracownikami klubu, jak tworzyć takie zespoły ludzi, które dają później sukces, żeby jak najbardziej rozwijać cały klub i całe drużynę. Tak, brakło pewnie by nam dzisiaj czasu, gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na pytanie, jak zbudować dobry zespół, ale w takim, wiesz, w takich 5 punktach, gdybyś teraz mógł sobie pomyśleć i chwilę odhaczyć w głowie i nam powiedzieć, jak budować dobry zespół, którego przede wszystkim łączą dobre relacje i te w zespole, ale też dawane na zewnątrz później, dawany też przykład na zewnątrz tego, że my tu się szanujemy, my tu się lubimy, my tu zdobywamy nie tytuły, tylko zdobywamy wiedzę, doświadczenie i świadomość własnego, samego siebie. W 5 punktach to tak wyżej, nie wiem, czy bym sobie tak mógł liczyć. Dobra, może być 10. Dobrze. Znaczy generalnie na pewno jedną z najważniejszych rzeczy, na którą ja zawsze zwracam uwagę, jest budowanie też charakteru. Tak? Więc to byłby punkt najważniejszy, jeżeli chodzi o pracę na przykład trenerów z zawodnikami. Ja uważam, że trenerzy skupiają się właśnie na różnych tam innych rzeczach, przygotowaniu fizycznym, przygotowaniu taktycznym, technicznym, a dla mnie właśnie na przykładzie Lewandowskiego kluczem do sukcesu jest charakter, ponieważ bardzo dużo dzieciaków ma talent. To nie jest tak, że nie mają talentów, nie ma talentów, jest ich mnóstwo. I teraz charakter powoduje, czy te talenty rzeczywiście się urosną i czy rzeczywiście się wypłyną. Wybiją, wypłyną na powierzchnię. Więc to by było na pewno bardzo ważne. Skupiłbym się też na tym, żeby ludzie nie skreślali tych teoretycznie słabszych, bo też często zdarza się, że dzieciak, który jest słabszy teraz, a później się okazuje... On jest też bardziej może słabszy tu, niż właśnie w Tak, w albo odwrotnie. Może być słabszy właśnie fizycznie, a tutaj będzie mocny. I właśnie trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy. I dlatego nad tym to bym doradzał, tak? Żeby szanować się nawzajem i żeby szukać właśnie tych perełek, ale nie tu i teraz. Żeby nauczyć ludzi, jak dostrzegać w danym zawodniku, w danym pracowniku, co jest najważniejsze i czym się kierować przy wyborze dobrego zawodnika, tak? Czy przy prowadzeniu jego kariery, tak? Żeby go nie cisnąć, żeby jego słabsze strony poprawiać, a jego lepsze wzmacniać. Na takiej zasadzie. I to byłoby ważne. I na pewno właśnie takie budowanie relacji też, jeżeli chodzi o na linii z zarządem, żeby nauczyć cierpliwości i patrzenia długofalowego. To byłoby chyba kluczem, żeby zrozumieli wszyscy właśnie, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że sukces nie pojawia się jutro. Że sukces, ten główny, najważniejszy sukces jest bardzo, bardzo daleki. I żeby się skupiać na takich drobnych, metoda małych kroczków, tak? Żeby się skupiać na takich drobnych, małych sukcesach, żeby mało, pomalutku rozwijać, ale żeby nie oczekiwać ani od siebie, ani od innych, że tu już zaraz ma być gotowy produkt, tak? Gotowy piłkarski talent. I żeby nauczyć ludzi cierpliwości. Cierpliwość to chyba jest w ogóle takiej zawodowej. Tak, takiej zawodowej, ale też to jest coś, co powinno być z nami na ale najlepsze, co jest, dzień, najlepsze jest to, że ja z natury nie jestem w ogóle cierpliwy, tak? Wiesz, żeby nie powiedziałbym, ale już słyszę o z tamtej strony. Ja nie jestem cierpliwy, ale wiesz, to jest najgorsze. Znaczy, no, na przykładzie tej aukcji mógłbym stwierdzić, że nie jesteś cierpliwy, ale to jest, że szybko licytowałeś. To jest ironia losu, wiesz, bo trochę tak jest, że szef z dziurawych butach chodzi, tak? I czy najciemniej pod latarnią. Trochę tak jest, że sam nie jestem cierpliwy. Ja po prostu jestem bardzo świadomy
Swojej niecierpliwości. Swojej niecierpliwości. Jestem świadomy moich wad. Mhm. Ja uważam, że źle poprowadziłem swoją karierę piłkarską i prawdopodobnie trenerską też. I popełniłem w życiu bardzo dużo błędów. I pewnie popełniłbym połowę tych błędów jeszcze raz. Ale dzisiaj masz tego świadomość. Ale jestem tego świadomy. Tak. I o ile sam ze swojej niecierpliwości często nie byłbym w stanie... Mhm. Pewnie bym się nie powstrzymał w wielu sytuacjach i zrobiłbym znowu głupotę. O tyle doradzając komuś, jestem w stanie powiedzieć, słuchaj stary, nie rób tego. Ja to wiem, że to jest złe. Tak? Wiem, bo sam to przeżyłem. Wiem, bo sam mam z tym problem. I mimo, że sam robię te błędy, to nie rób tych samych błędów, co ja, bo ja już to przeżyłem, zrobiłem te błędy i żałuję. I dlatego uważam, że największą wiedzę zdobywamy na bazie doświadczeń własnych i na bazie porażek. Nie zwycięstw. Zdecydowanie. Na bazie porażek najwięcej możemy się nauczyć. Jeżeli jesteśmy świadomi, inteligentni, jesteśmy w stanie wyciągać odpowiednie wnioski z tego, co robimy. Ja nawet słyszałem ostatnio takie sformułowanie, że porażka, w ogóle porażka jest czymś takim, co bardziej motywuje do rozwoju niż sukces. Bo sukces jest, on się pojawia. Jeśli za chwilę nie masz pomysłu na siebie, jak ten sukces dalej poprowadzić, to spada wszystko w dół, a jeśli masz porażkę, to okej. Okay. No wiadomo, na początku jest załamanie, jest niepogodzenie się z danym faktem, ale za 2-3 dni przychodzi ten taki, to takie zdenerwowanie i na siebie, i na cały świat. Ale tutaj znowuż... Ja chcę zrobić coś jednak. Znowuż jakbyśmy poszli w stronę charakteru, to jest kwestia charakteru, bo jeżeli będziesz miał słaby charakter, to porażka cię przygniecie. Tak. I zdołuje, i będzie jeszcze gorzej. A jeżeli masz dobry charakter, to właśnie ta porażka sprawi, że ty będziesz chciał udowodnić, że przegrałeś dzisiaj, ale jutro wygrasz. I to jest prawdziwe mistrzostwo, tak? Poza tym, a propos tego, co też mówisz, że jest w ogóle statystycznie, jakbyśmy wzięli, jeżeli chodzi o sportowców, i nie mówimy tylko o piłkarzach, to najwięcej sportowców osiąga sukcesy, po pierwsze, z biedy. Czyli jest jakieś tam prowadzone są statystyki, że to są sportowcy, którzy są z różnych tam biednych rodzin, ze wsi, i na przykład sportowcy, którzy od małego byli słabsi fizycznie. Dlaczego? Bo ci ludzie mają dodatkowe motywacje, żeby osiągać sukces, tak? Albo jest to motywacja w postaci właśnie finansowa, że są z jakiejś biedy i muszą, bo jest to ich jedyna nadzieja na lepszą przyszłość. Albo jeżeli mamy do czynienia na przykład już nie mówiąc o finansowej sferze, tylko na przykład fizycznej, to bardzo często jak w zespole dzieciaków jest jeden zawodnik duży, silny, wysoki, drugi jest mały, to on do pewnego wieku, ponieważ jest mały, ten jest duży, no to wiadomo, że siłą rzeczy ten duży wygra. Bo fizyczność w wieku dziecięcym jest dużą przewagą. Ale finalnie, jak już każdy z nich kiedyś będzie dorosły. Jak już są dorośli, to już ta fizyczność zanika, to już robi się jeden do jednego. I w tym momencie liczą się umiejętności, fizyczne przygotowanie też, ale też mentalne, charakter. Jeżeli ten, kto jest mniejszy, on cały czas się musi starać. Bardziej. No bo rywalizuje z większym. Więc on musi kombinować, jak pokonać tego większego, żeby go minąć, żeby go przepchnąć, okiwać w przypadku piłki nożnej. A ten większy, on nie musi nic kombinować. On sobie przestawi tego małego i wygrywa. Ale przez to on się rozleniwia, no bo on nie musi nic robić, się nie rozwija, bo wygrywa. Bez problemu wygrywa. To jest takie spoczywanie też na laurach. Na laurach takich, no nie jakichś wielkich, tak? No ale... Ale tak wiem, jest, że mi wszystko łatwo przychodzi, więc nie muszę. I to samo jest często z utalentowanymi, dlatego też zwróciłem uwagę na te talenty, ponieważ to samo jest z utalentowanymi zawodnikami. Jeżeli ktoś jest utalentowany, bardzo często on jest utalentowany i w wieku dziecięcym się wyróżnia. I później znika. Takich opowieści, sytuacji to są po prostu miliony. Każdy, kto siedzi w sporcie, zna kogoś lub osobiście, lub ze słyszenia, kto miał karierę, miał mieć karierę, był utalentowany, w juniorach się wyróżniał, był super talent i nagle się okazało, że nikt o nim nigdy nie słyszał. Dlaczego? Ponieważ takie dzieciaki nie rozwijają się, bo nie mają potrzeby. Bo on wychodzi na boisko, on jest najlepszy. To po co on ma się starać?
Znaczy, tu jest bardzo duża rola właśnie trenerów. No właśnie o tym chciałem powiedzieć. I tu jest właśnie bardzo duża rola trenerów, a trenerzy to zaniedbują. Bo trener też jest tak, większość trenerów robi tak, że jak ma dobrego zawodnika, to go jeszcze tam pompuje, że jest najlepszy, super. Mhm. Jeszcze czasami trenerzy powiedzą, to ty jesteś najlepszy, to ty odpocznij. W sensie, albo ty nie musisz bronić, bo ty jesteś dobry. Albo wyróżniają w jakikolwiek sposób. A właśnie tu chodzi o to, że jak jest talent i jest najlepszy, to trzeba mu od małego tłumaczyć, że on ma jeszcze ciężej pracować. Jeszcze ciężej niż ci wszyscy, co są słabsi. I teraz wiesz, co się przypomniało, bo za chwilę zadam ci pytanie a propos przyszłości. Bo każdego pytamy, ale to za chwilę ci powiem, jakie to będzie pytanie, bo to z okazji naszych 10 urodzin. Ale tak sobie teraz przypomniałem swoje lekcje wychowania fizycznego w gimnazjum, gdzie nie wiem, czy ten system jest do dzisiaj praktykowany. Dla mnie to było w tamtym czasie genialne, bo jako niezbyt duży fan sportu w tamtym czasie, z racji tego, że właśnie byli lepsi, którzy byli cały czas faworyzowani, moja nauczycielka wtedy w wychowaniu fizycznego, zresztą bardzo, bardzo fajna kobieta, wprowadziła taki system porównań. Czyli na początku sezonu, semestru wykonywaliśmy wszyscy te same ćwiczenia. One nie były oceniane. Mhm. Kiedyś było tak, że wiadomo, musiałeś przebiec tam, nie wiem, na setkę tyle, na tysiąc tyle, zrobić tak. Była jakaś tabelka z normami, ale no każdy z nas był inny. No tak. Więc moja nauczycielka wymyśliła coś takiego, że pod koniec semestru zrobiła nam dokładnie te same ćwiczenia i oceniła nasz progres. I było tak, że uczniowie, którzy pobiegli szybciej, nieważne czy przebiegli to ten tysiąc w 10 minut czy w 3 minuty, ale że pobiegli szybciej, mieli piątki z WF-u. I to bardziej motywowało. I właśnie to tak naprawdę można by powiedzieć, że ona była takim dobrym trenerem. Pomysł ciekawy, tylko obstawiam, że niestety nasze społeczeństwo jest... Znaczy, nie jest gotowe na... Nie, do czego zmierzam. Człowiek jest tak przebiegły i tak leniwy, że obstawiam, że jak już wszyscy wiedzieli, jak to wygląda, to wystarczy na początku pobiec trochę słabiej. I się zrobi progres. I progres będzie. Też. No bo taka prawda, no jeżeli jesteś uczciwy i chcesz ciężko pracować, to pobiegniesz na początku roku pobiegniesz na 100% i pod koniec roku też pobiegniesz na 100%, no bo żeby zobaczyć, czy zrobiłeś progres. Bo zależy ci na sobie, na tym rozwoju, tak? A jeżeli chcesz tylko dostać piątkę, to na początku pobiegniesz trochę wolniej, żeby później pobiec szybciej i to można łatwo oszukać, bo nikt tego nie sprawdzi, tak? I obstawiam, że w dzisiejszych czasach właśnie to jest to, o czym cały czas mówię. Praca nad mentalem, ale nie nad psychiką w sensie, że tylko bardziej chodzi mi właśnie nad charakterem. Nad takimi wolicjonalnymi sprawami, tak? Żeby człowiek, żeby dany dzieciak czy dorosły, żeby po prostu chciał się rozwijać, żeby on chciał osiągnąć sukces, czy żeby chciał coś być kreatywnym, czy być lepszym, bo chce się rozwijać, bo nie chce stać w miejscu, bo nie chce po prostu być przeciętny, po prostu. I on musi być, sama świadomość, to jest najważniejsze. A jeżeli nie zachęcimy kogoś, żeby sam się rozwijał i żeby był lepszy, to ludzie będą kombinować. To ludzie będą kombinować, jak zrobić, jak zrobić, żeby... Żyjemy też w takich niestety niepokornych czasach, nawet ktoś to nazwał, że żyjemy w czasach instant. Jak zupę możemy sobie zrobić, zagotując wodę w torebce w jedną minutę, tak dokładnie tego oczekujemy od życia, że wszystko będzie już. Będzie na zaraz. Nawet nie chodzi o sukces, nawet nie chodzi o same sukcesy, tylko że wszystkiego oczekujemy, że będzie na już, bo wszystko mamy podane już na tacy. Z jednej strony warto z tego korzystać, jeśli chodzi o wiedzę, o zdobywanie, o rozwijanie się. Z drugiej strony wydaje mi się, że to jest ogromne przekleństwo tych czasów i to się właśnie na tych przykładach, o których ty opowiadasz, to się mocno też odbija, tak widać to. Że rzeczywiście to kształtowanie teraz młodzieży w ogóle... Ja jeszcze podam taki przykład, nad którym miałem kiedyś taką dyskusję w jednym klubie sportowym, w którym pracowałem. W dorosłych, jak już trenowałem seniorów. Ja byłem za tym, żeby jednak zawodnikom podnieść pensję, a praktycznie zlikwidować premię. Może nie zlikwidować, źle mówię, ale zminimalizować. Jestem totalnym przeciwnikiem systemu premiowego. Przynajmniej w sporcie. Nie wiem jak w pracy, ale też po części myślę, że to jest to samo. Ponieważ
pracownik musi być szczęśliwy, a nie zestresowany. Mhm. On nie może myśleć, że on wróci do domu i on nie wie, czy on dzisiaj zarobi, bo nie wie, czy zrobi biznes. Czy wyrobił normę. Czy wyrobił normę. Ja bym po prostu, jeżeli bym prowadził firmę, to ja bym po prostu eliminował ludzi, którzy się nie starają, którzy nie chcą się rozwijać i nie chcą dobrze pracować. A nie zmuszał ludzi premiami, żeby pracowali dobrze. Bo jeżeli będziemy ich zmuszać, to oni nigdy nie będą pracować dobrze. Znaczy będą przez chwilę. Znaczy oni będą przynosić efekty, ale oni będą nieszczęśliwi, zestresowani i będą, jak będą zajebistymi pracownikami, to szybko odejdą. Mhm. Nie utrzymam ich premiami. Mhm. To jest krótko, bardzo krótkowzroczne, tak? Ja uważam, że tak i tak na przykładzie właśnie piłki nożnej. Drużynie ja sobie nie wyobrażam, jako człowiek, który całe życie kochał grać w piłkę, że wychodzę na boisko i nie chcę wygrać. I za wszelką cenę nie chcę wygrać, no bo każdy chce wygrać. Zrobię wszystko, żeby wygrać. Bo to się gra. I ja nie wyobrażam sobie wyjść na boisko i nie chcieć wygrać. Więc po co mi dodatkowa premia, kosmiczna premia, tak? Bo są kluby, które płacą bardzo małe pensje, a płacą zawodnikom ogromne pieniądze za zwycięstwo. Czemu? Jeżeli ja miałbym zawodnika, który się nie stara, to on by już nie był zawodnikiem w mojej drużynie. Po prostu. I to jest motywacja. Dajmy mu dobry kontrakt, tak samo pracownikowy, dajmy dobre pieniądze, nie trzeba go premiować. Jak mu się nie będzie podobało i jak nie będzie dobrze pracował, to go zwolnimy. Proste. Zastosować w życie teraz. To go zwolnimy. Znajdziemy kogoś, kto doceni, że ma fajną pracę i fajne pieniądze. Ale i dla mnie to właśnie jest, i to jest znowuż się gdzieś tam kręcimy wokół charakteru. Jeżeli ty jesteś pracownikiem, który ma super charakter, chcesz, lubisz tą pracę, doceniasz ją, to ty nie potrzebujesz od szefowej ekstra premii. Znaczy fajnie, jak wpadnie czasem na święta, czy nie wiem, jakieś małe premie, takie, które zachęcają i bardziej poprawiają humor. Tak, że zarabiamy 10 tysięcy, wpadnie nam 1000, fajnie, no mamy na jakieś dodatkowe wydatki. Tak. I to jest fajne, to jest takie pocieszające, to motywuje pracownika bardziej w sensie takim, że czuje się doceniony, bo dostał tysiaczka dodatkowego. Ale, szczęście jakby nie może być uwarunkowane premią. Tak, ale jeżeli w piłce nożnej bardzo często mamy to odwrócone do góry nogami. Zawodnicy często mają premię, zwłaszcza w tych niższych ligach, ale w tych wyższych zresztą też, gdzie przy 4-5 meczach, jeżeli by były wygrane, to jest w stanie zarobić z premii 2 razy więcej niż z tych pensji. Z pensji. Na przykład ktoś zarabia 20 tysięcy, a z premii może dostać 100 albo 50. Naprawdę. Okay. No tak w piłce nożnej. Dobra, nie miałem świadomości. Myślę, że wielu z nas teraz nie miało świadomości. Dobra, przejdźmy na ligę czwartą czy piątą. No to ktoś zarabia, powiedzmy, ma pensji 700 zł. Dobra, 1000, bo takie są, powiedzmy, w czwartej lidze pensje zawodników, a za wygrany mecz ma 400 zł. A meczów gra na przykład 5 miesięcy. Czyli 2000 jest w stanie dorobić z premii. I dochodzi do takich sytuacji, zwłaszcza, i często tak jest, ja to widzę, bo przeżyłem to, tak, że młodzi zawodnicy są opierdzielani przez starszych, przy każdym złym zagraniu, bo starszy już sobie przelicza, że on ma 400 mu tam uciekają, nie? I to jest chore, tak? To jest chore. A wszyscy w klubie myślą, że, że oni muszą najlepiej, żeby grali za darmo i będziemy im płacić tylko jak wygrają. No to jest po pierwsze sport. Nie mamy gwarancji wygrania. Ja uważam, że jak ja miał pracę, w której fajnie zarabiam, jestem szczęśliwy, jest fajna praca, to ja bym się strasznie cieszył, że mogę wrócić bezpiecznie do domu, do rodziny i nie muszę się przejmować tym, czy ja dzisiaj, czy ja pojadę na wakacje w tym roku, czy nie pojadę. Albo czy opłacę nawet podstawowe. Albo czy popłacę podstawowe rachunki. Jakby to, więc dążyłbym do tego, żeby zawsze w mojej ekipie, w moim zespole byli ludzie, którzy po prostu mają wewnętrzną motywację do tego, żeby być dobrymi pracownikami, żeby się rozwijać i cieszą się tym, co robią. Po prostu. To jest jakby najważniejsze. Jakby i tym bym się chciał zajmować po części, żeby ludzi przekonywać, że takie rozwiązania są najlepsze. Okej, to teraz właśnie a propos zajmowania się. Życie hotelowe nam wróciło. A propos właśnie zajmowania się, bo teraz nawet zerkając na jeszcze tak jak mówiłeś właśnie, że 10 lat w klubach, 10 lat, około 10 lat trenersko, a my w tym roku mamy swoje też 10-lecie hotelowe,
I od pewnego czasu każdemu, kto zasiada tutaj, zadaje pytanie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Kolejnych udanych 10 lat. Właśnie, gdzie ty się widzisz za 10 lat? Kurcz. Z grubej rury pytanie. Tak. Wiesz co, chyba nie przemyślałem. Spotykamy się tutaj za 10 lat i kim jest Piotr Bajdziak? Kim chciałby być Piotr Bajdziak za 10 lat? Może tak. Przede wszystkim jestem człowiekiem, który żyje dosyć na bieżąco. Rzadko wybiegam w przyszłość. Znaczy w marzeniach to sobie tam, wiadomo, każdy marzy, ale... No to sobie teraz pomarzymy. Pomarzymy sobie. Mama słucha. Przede wszystkim chciałbym być człowiekiem, który spełnia się w karierze i w życiu rodzinnym. Tak? Chciałbym być człowiekiem, który żyje spokojnie. I emocje, które towarzyszą mojej osobie, są przede wszystkim emocjami pozytywnymi. Więc chciałbym prawdopodobnie zajmować się czymś związanym z piłką nożną. Tak? Albo prowadzić warsztaty, szkolenia, albo po prostu być trenerem bądź dyrektorem klubu. Tak bym chyba najbardziej siebie widział w takiej roli, ponieważ wiem, że w tym się czuję dobrze. Ale tak naprawdę ogólnie lubię pracę z ludźmi. Lubię mieć kontakt z ludźmi i chciałbym robić w życiu coś, co pozwoli mi mieć kontakt z ludźmi, cieszyć się pracą, a jednocześnie nie martwić się właśnie o finanse i żyć sobie spokojnie, bo już za 10 lat już będę takim prawie staruszkiem. Gdzie jeszcze do starości? Gdzie jeszcze do starości? To słuchaj. Tak, ale tutaj siedzi moja mama, zaraz powie, zaraz mi da popalić. Zagadała się i nie usłyszała. No. To będziemy to już wyjaśnić po nagraniu. Słuchaj, to ja ci życzę tego, żeby za te 10 lat, jak się tu, może tu się spotkamy, a może gdzie indziej, a nie wiadomo, gdziekolwiek się spotkamy za te 10 lat, to żebyś dalej tak sobie myślał i zrealizował właśnie ten plan, który sobie założyłeś. I żeby piłka dalej była w twoim sercu. Myślę, że chyba ona będzie cały czas w twoim sercu, więc tu jakby jej się nie pozbędziemy. Nie ma szans. Tak. No i jak było? Jak jest usiąść teraz na tym fotelu, gdzie obejrzałeś wcześniejsze rozmowy i czy był stres? Bo nie, mi się wydaje, że nie. Nie było stresu. Nie, chyba nie. No może jakiś tam moment, nie wiem, nie, nawet już zapomniałem. Nie, bardzo fajnie, bardzo pozytywnie i wydaje mi się, że fajne przeżycie. Jakbyście robili więcej takich aukcji, to polecam ludziom, żeby licytowali, bo niczym się nie ryzykuje, a fajna przygoda. A przede wszystkim fajnie, że możemy też poznać dzisiaj też twoich bliskich tutaj nawet. Więc dzisiaj jeszcze będziemy pewnie budować relacje po zakończeniu nagrania. Dziękuję ci za to spotkanie, a przede wszystkim dziękuję, żebyśmy się dobrze zrozumieli, z tym staruszkiem żartowałem. Bo tutaj zaraz zostanę OPR po wywiadzie. Nie usłyszała. I tak, nie chodzi mi tylko o mamę, tylko w ogóle. Dziękuję ci za to spotkanie, ale przede wszystkim w imieniu, myślę, że całego hotelu dziękujemy ci, że w ten właśnie taki fajny sposób mogliśmy, my dając ten czas antenowy, to miejsce na kanapie, dać serce Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i wesprzeć tegoroczny cel i wspierać po prostu fundację, więc myślę, że na pewno skusimy się na kolejną aukcję. No ja też również dziękuję i cieszę się, że mogłem przeznaczyć pieniążki na orkiestrę i przy okazji mieć z tego jakąś radochę. I oby więcej osób wspierało orkiestrę, bo tak naprawdę jakby ten wywiad jest dzięki temu i dlatego, więc skupiając się na najważniejszym w tym przypadku celu charytatywnym, to uważam, że warto tu usiąść. Warto albo tu usiąść i przede wszystkim jako fan orkiestry popieram i polecam, żeby wszyscy wspierali i każda złotówka się liczy. To jest też, jeśli chodzi o w ogóle o fundację, tak sobie teraz już tak tytułem końca pomyślałem, że Jurek Owsiak też jest po prostu dobrym trenerem, który motywuje i mobilizuje na przykład. Nie, Jurek jest najlepszy. Żeby wylicytować aukcję, żeby zasiąść tutaj i porozmawiać, więc ja mam nadzieję, że w przyszłym roku też taka aukcja tu powróci i będziemy też nieść dobrą nowinę w świat. W przyszłym roku jak nie zapomnę, to postaram się zalicytować, żeby podbić stawkę. Okej, okay, dobra, trzymam za słowo. Trzymam za słowo. Dobrze, proszę Państwa, naszym gościem był Piotr Bajdziak w rozmowach o Łódzku. Dzięki.